Urząd Statystyczny opublikował badania dotyczące nierówności. Media skomentowały wyniki tych badań, że nierówności społeczne w Polsce maleją. Wielu badaczy ma zastrzeżenia co do takiej tezy, mówiącej, że nierówności społeczne w Polsce maleją. Więc jak to jest tak naprawdę z tymi nierównościami w Polsce? Rzeczywiście, jeśli chodzi o poziom nierówności społecznych, to tutaj możemy, istnieje szereg takich dylematów i kontrowersji natury metodologicznej. W jaki sposób je mierzyć, czy uwzględniać tylko poziom dochodów, czy brać pod uwagę także inne aspekty tych nierówności, chociażby stan majątku, czy też nierówności w dostępie do różnych dóbr i usług, także na rynku pracy. Też jest w kontekście badań opartych na wskaźnikach dochodowych, to też jest, dopóki te badania są oparte na deklaracjach, to tutaj pojawia się ta wątpliwość, czy rzeczywiście wszyscy badani podają faktycznie swój stan dochodów. Także zawsze wobec tego typu wskaźników warto podchodzić z pewną rezerwą. Aczkolwiek w ostatnich latach miały miejsce pewne tendencje społeczne, społeczno-ekonomiczne, które poprawiły sytuację części grup właśnie w tych dolnych decylach dochodowych, tych raczej grup uboższych. No można wskazać chociażby trend, jeśli chodzi o poziom bezrobocia rejestrowanego, to rzeczywiście to bezrobocie w ostatnich latach trochę spada, przez co osoby, które wcześniej były poza zatrudnieniem, a więc mogły korzystać jedynie z niewielkich zasiłków dla bezrobotnych lub ze świadczeń społecznych, teraz w wyniku otrzymania jeśli też rynek pracy, ta sytuacja tych gospodarstw domowych się nieco poprawiła. Także są pewne wskaźniki mówiące o poprawie, jeśli chodzi o poziom ubóstwa, chociaż tutaj też są podobnie kontrowersje metodologiczne. Na przykład badania Eurostatu raczej wskazują, że od kilku lat jest tutaj tendencja wyraźnie pozytywna. Nawet Polska znajduje się wśród tych krajów, wśród tych nielicznych krajów, gdzie to ubóstwo w ostatnich latach zmalało, a nie wzrosło, tak jak w większości krajów europejskich, ale to jeśli chodzi o tę metodologię Europejskiego Urzędu Statystycznego. Badania GUS są tutaj nieco mniej, nie dają aż tak bardzo pozytywnych wyników, chociaż też zauważa się pewną lekką poprawę. I być może też pytanie, no co dalej, jak to będzie w kolejnych latach wyglądało. Być może program 500+ i niektóre działania lub zapowiedzi na razie obecnego rządu też przyczynią się do dalszej poprawy, zwłaszcza tych grup uboższych. Ale wydaje się, że tym czynnikiem, który jakby jest na razie niewykorzystany, jeśli chodzi o zmniejszanie tych nierówności, to jest system podatkowy tutaj. Nadal wydaje się, że wymaga on istotnych reform w kierunku większej sprawiedliwości, większej progresji i to właściwie jest taki instrument, który mógłby w istotnym stopniu doprowadzić do dalszego zmniejszania tych nierówności.